Musimy sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Dobry wieczór. To oczywiście nie było pytanie. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy żyć jak Chińczycy. Przy okazji to jest mapka, dzięki której możecie na żywo oglądać, ile jest osób zakażonych tym nowym chińskim wirusem. No co, jak są strony, na których można sobie oglądać, jak ludzie sobie na żywo latają samolotami, to dlaczego nie można oglądać tego, jak na żywo rozprzestrzenia się choroba? I to rzeczywiście jest na żywo. Od mojej ostatniej wizyty się zmieniły statystyki. 42 osoby nie żyją, 39 osób wyzdrowiało, 1438 potwierdzonych zachorowań. We Francji, Europa chyba ma tylko na razie Francję jako reprezentację, z tego co widzę, są 3 osoby. Natomiast tutaj możecie sobie po miastach w Chinach sprawdzać, nie tylko w Chinach zresztą, ile osób jest potwierdzonych, ile osób jest podejrzanych. Szkoda, że na stronie nie ma kamer na żywo, żeby można było oglądać na bieżąco, jak się komuś pogarsza. Myślę, że my w tym sporcie byśmy mieli najbardziej oddanych na świecie kibiców. Zakłady bukmacherskie od razu by to podchwyciły. Zbyszek! Ten twój Chińczyk, na którego postawiłeś 200 zł, że przeżyje, to umarł? No przecież widzę na live camie, że się nie rusza. O, już go zabierają. Stary, ta choroba ma wskaźnik śmiertelności 4%, miałeś 96% szans na powodzenie. Nie wchodzę z tobą do windy. Nie sądzę, żeby to było mało wrażliwe. Ja w ogóle jestem bardzo wrażliwy. Prawdopodobnie jakiś grubas się wywalił na tym, no i stwierdzili, że już nie będzie jeżdżenia. Uzupełniając jeszcze, platforma do sprawdzania kto, gdzie i jak szybko umiera na koronawirusa została stworzona przez amerykańskich naukowców oczywiście, ale my mieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie nie jak umierać jak Chińczycy, tylko jak żyć jak Chińczycy. Nie chodzi zatem o tego wirusa, tylko o to, co wprowadziła w Wielkiej Brytanii brytyjska policja w Anglii. No, w Londynie. Tam policja wprowadziła kamery z funkcją rozpoznawania twarzy, które będą obserwować ludzi na ulicach w popularnych częściach Londynu i będą porównywały twarze przechodniów z twarzami zapisanymi na liście wyjątkowo niebezpiecznych przestępców. I w ten sposób policji będzie łatwiej ich zatrzymać. Co jest w sumie bardzo logiczne, bo wszyscy groźni przestępcy przechadzają się po popularnych miejscach, o których przeczytali we wszystkich anglojęzycznych mediach, że będą tam ustawione kamery, które mają rozpoznać ich twarze. A, jeszcze jedno, ci przestępcy oczywiście będą się tam przechadzać bez nakrycia głowy i bez okularów. Ej, przestępcy nie czytają. Głupi przestępcy nie czytają, ale oni są niegroźni, bo są głupi. Poza kilkoma pewnie debilami, którzy przez przypadek stali się groźnymi przestępcami. Groźni przestępcy są groźni dlatego, że są bystrzy, więc na pewno czytają. A niegroźnych debili nie ma na liście, więc to w ogóle... Czyli tak naprawdę to jest ściema, że to jest pułapka na groźnych przestępców. To jest pułapka na nas, znaczy na was. Polska dla Londyn dla Polaków. Którzy przechodzicie sobie i, nie wiem, sprzedaliście liście jakiemuś typowi, który był zbyt miły dla waszej dziewczyny. Kiedy rozmawiałem z Chińczykami, którzy nie sprzedają nikomu liścia, bo się tak boją, bo kamery obserwują każdy ich krok, o tym, co sądzą na temat tych kamer, które ich śledzą, powiedzieli, no dopóki ja nie zrobiłem niczego złego partii, dlaczego partia ma zrobić coś złego mnie? I to jest Nie, to wcale nie jest przekonujące. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że w Europie kraje są demokratyczne, czyli przynajmniej w teorii mniej zamordystyczne niż komunistyczne Chiny, co jest... W demokracji przecież jest więcej debili, więc debile wybierają debili, dlatego człowiek, który byłby odpowiedzialny za kamery rozpoznające twarz, prawdopodobnie jest tym kolesiem, któremu w podstawówce wkładaliście gówno twojego kota do kanapek i on zżerał te kanapki ze smakiem i nigdy by się o tym nie dowiedział, gdyby nie fakt, że w podstawówce takie sekrety długo się nie utrzymują, a tacy ludzie nie zapominają. Nawet jeżeli kot, który jest temu wszystkiemu winien, już dawno nie żyje, taki człowiek jest w stanie wsadzić całą twoją rodzinę do więzienia, za to, że ściągaliście nielegalnie produkty na handel z Chin, a tak naprawdę kupiłeś swojej dziewczynie torebkę Louis Versace. Wymyślam, ale wiecie o co chodzi, to jest głupie. Dlaczego to jest głupie? Bo Brytyjczycy testowali już ten system od 3 lat. I niezależne badania wykazały, że system w ponad 80% oznaczał jako podejrzanych ludzi niewinnych. Czyli miał skuteczność na poziomie poniżej 20%. No to gorszą statystykę ma tylko koronawirus z Chin, chociaż pewnie i tak mu się za chwilę poprawi. Czyli sytuacja jest dość jasna. W piątek wieczorem idziesz sobie ulicą, kamery cię wyłapują, wysyłają sygnał policji, policja cię zatrzymuje, ty zapomniałeś portfela, nie masz ze sobą dokumentów, więc nie możesz udowodnić, że to nie jesteś tym typem, za którego biorą cię kamery, w związku z czym spędzasz weekend w areszcie, w poniedziałek przyprowadzają cię przed oblicze jakiegoś człowieka, który przygląda ci się i... Nie, nie, to
To nie jest Marek. Tamten był Marek, nie zapomnę do końca życia. To jest jakaś pomyłka. Jest pomyłka, idziesz do domu, ale ten weekend mógł wyglądać inaczej. Mogłeś go spędzić na przykład z robotem w połowie humanoidalnym. I tutaj zagadka, co to jest robot w połowie humanoidalny? To jest robot humanoidalny bez nóg. Ale nie podniecajcie się przesadnie i tak prawdopodobnie nie spędzilibyście z nim weekendu, ponieważ Hindusi planują wystrzelić go w kosmos. Z tymi nogami to wcale nie jest żart. Viomitra, bo tak nazywa się ten robot, potrafi komunikować się z astronautami, zapewniać im rozrywkę, a także wykonywać za nich pracę, pod warunkiem, że praca nie wymaga używania nóg, hehe. Tym razem jednak nie będzie miał towarzystwa, bo w kosmos ma polecieć sama, w statku bez ludzi. I wcale nie chodzi o to, że inni indyjscy astronauci, wiem jak to brzmi, zaprotestowali, że ten w połowie humanoidalny robot nie może być prawdziwym Hindusem, bo nie ma nóg, a jak ktoś nie ma nóg, to nie może pracować w Uber Eats. Chodzi o to, że poprzednia misja hinduska na Księżyc nie miała najbardziej miękkiego lądowania. Albo powiem tak jak było, po prostu się rozbiła. To znaczy wylądowała, ale przywaliła tak mocno, że gdyby tam był robot z nogami, no to by se te nogi połamał, także może stąd pomysł na robota w połowie humanoidalnego. A skoro mowa o nie do końca odpowiednim dostarczaniu rzeczy, które powinny zostać dostarczone, to mówiłem o tym w programie na żywo w Las Vegas. Słuchajcie, no wszyscy wiedzieliśmy, ja kupując ten smartfon, wiedziałem, że Escobar go nie wyśle. I to był argument w dyskusji. Znaczy ja dlatego wydałem ten hajs, żeby mieć argument w dyskusji, że kiedy ktoś mi powie, o, Escobar na pewno wysyła ten telefon, to ja będę mógł powiedzieć, nie stary, ja zamówiłem ten telefon i on do mnie nie doszedł. Ale wciąż dostaję od was pytania w tej sprawie. Wasza wiara w uczciwość emerytowanych kolumbijskich mafiozów jest wzruszająca, dlatego muszę jeszcze raz bardzo jasno powiedzieć, nie dostałem składanego smartfona od Roberto Escobara i prawdopodobnie nigdy go nie dostanę. Natomiast Mati był na polskiej premierze składanej Motorola. W przypadku nowego Razera jest podobnie. Ten telefon również robi wrażenie, szczególnie tutaj składanie jego, cały mechanizm. Telefon jest naprawdę solidnie wykonany. Relację przygotował Mateusz Jeznach. To znaczy naprawdę mi się zepsuł mikrofon, jak to nagrywali. Ale z drugiej strony, w sensie ze strony wyszukiwarki YouTube'a, widać, że pierwsze wrażenia z obcowania z tym telefonem są sprzed 2 miesięcy. Uznałem więc, że nie będziemy robić materiału pod tytułem pierwsze wrażenia o klawiatura już 2 miesiące po wszystkich innych pierwszych wrażeniach, które możecie znaleźć w internecie, więc Mateusz poszedł tam tylko po to, żeby popstrykać kilka zdjęć i nagrać krótki film, na których to materiału w podstawie moglibyśmy... Niestety Mati przywiózł takie materiały, że... Nie wiem, czy to kwestia jego kunsztu fotograficznego i umiejętności wideofilmowania, czy tego, że Motorola w wersji przedprodukcyjnej swojego składanego smartfona użyła modułu aparatu ze starego Alcatela. Mam nadzieję, że to zmienią, zanim ten smartfon trafi do sprzedaży. Nie mam za to wielkich nadziei na to, że dostaniemy go do testów po tak wspaniałych pierwszych wrażeniach. Ale to nie jest moja wina, tylko wina pierwszych wrażeń. Po prostu nie są wspaniałe. Pewnie dlatego Samsung nie pozwala podczas tych pierwszych wrażeń robić swoimi aparatami, smartfonami, w sensie aparatami smartfonów, zdjęć i filmów. A propos, S20 ma premierę za nieco ponad 2 tygodnie. Mati wybiera się na spotkanie przedpremierowe, więc może być ciekawie. Ja z pewnych źródeł wiem, że aparat w S20 jeszcze nie radzi sobie tak, jak powinien sobie radzić, więc może być interesująco. Kiedy byliście ostatnio w sklepie Bose, tej firmy, co produkuje różne elementy audio, znaczy produkty audio? Kiedy ostatni raz byliście w sklepie Bose? No właśnie, a gdybyście byli, to może by wszystkich nie zamknęli. Bose zamyka wszystkie sklepy stacjonarne w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i Australii. Zostawia sklepy w Chinach, Emiratach, Indiach, Korei i południowo-wschodniej Azji. Rzecz ma się wydarzyć w ciągu nadchodzących miesięcy. Także do stacjonarnego sklepu Bose będzie w przyszłości nieco dalej niż było dotychczas. I tak nie chodziliście, ale nie będziecie mogli kupić od ręki najlepszych okularów grających, moim zdaniem. Bose robi najlepsze okulary grające. To też są okulary grające, które widzieliście w mojej relacji z CES-u. Państwo Chińczycy byli tak mili, że je wysłali już do testu. Są super, przynajmniej z wyglądu, bo są połączeniem okularów Alfonsa z lat 80. Na Kickstarterze możecie je zamówić za $110. Trochę mi się kojarzą z Wałęsą, nie wiem. Dlaczego?
mają trochę zalet. Po pierwsze są dużo tańsze, ponad dwa razy tańsze od tamtych Bose'ów. Po drugie... Niestety grają jakieś dwa razy gorzej, co najmniej. W sensie, jeżeli lubicie czysty wokal, to na pewno nie polubicie się z tymi okularami. Może zrobię ich recenzję, nie wiem, na Instagramie. Bo na YouTubie to za bardzo... Za to... istnieje jakaś tam szansa, że polubimy się wszyscy z tą kamerą. Niestety dostałem ją w tej takiej wersji podstawowej, czyli to nie jest jednocalowa matryca, tylko ta ich zwyczajna kamera. Szerokokątna, ale nie ta super. A tu jest 360, więc ta wersja, ona się nazywa... Jak się nazywa ta wersja? Na szczęście możemy już sprawdzić, jak wygląda. Powiedziałem, że jest poważnym zagrożeniem dla GoPro. Porównamy ją z GoPro, przede wszystkim pod kątem tego, czy się nie zawiesza. I to jest właśnie rozkmina, czy w tym tygodniu zrobić recenzję tej kamery, czy może drona Jajo, Jajo 2. Bo to już jest druga wersja drona Jajo, poprzednia wersja drona Jajo. Nie pamiętajmy o niej po prostu, bo nie jest to potrzebne. To jest dron Jajo, to są ramiona, śmigła, silniki drona Jajo, wszystko wodoodporne. Tutaj jest specjalny case wodoodporny. Czekaliśmy na deszcz, ale po prostu skorzystamy z konewki, wiadra, węża strażackiego nie. Ale węża, nie wiem, zobaczymy. No i jest teraz rozkmina, czy drona zrobić najpierw w tym tygodniu w teście, czy kamerę. Właściwie moglibyśmy zrobić sondę. Dron czy kamera? Co w teście w tym tygodniu? Już? Nikt nie jest za stary i za bardzo lubiany przez facetów, którzy swój najlepszy stosunek seksualny w życiu odbyli z własną kuzynką, żeby wyznaczać trendy w internecie, pokazała w tym tygodniu Dolly Parton. Dolly wrzuciła na Twittera 4 swoje zdjęcia. Ciąg dalszy tej akcji znacie, pewnie źródło tej akcji też znacie. Nie wiem, po co wam o tym mówię. Może nie macie Twittera, no. W każdym razie przesiedziałem pół soboty śledząc ten hashtag. Dzięki temu wy nie musicie tego robić, bo nie jest to wcale kupa śmiechu, raczej kupa kupy. Natomiast mogę wam powiedzieć, że działy social mediowe w różnych firmach stwierdziły, my też to zrobimy, jest super, pomysł na real-time marketing. Nie jest. Różni ludzie, użytkownicy Twittera stwierdzili, że to jest taki moment, kiedy można się w 2020 przyznać, że ma się Tindera i się ktoś tego nie wstydzi. A jeszcze inni stwierdzili, że ja nie jestem czterolicowy. Na wszystkich portalach jestem taki sam. Zaobserwowałem chyba tylko jeden ciekawy trend, który w związku z tym challenge'em mi się spodobał. To znaczy te wszystkie starsze panie z Facebooka postanowiły chyba założyć konta na Twitterze tylko po to, żeby tam wrzucić właśnie te 4 zdjęcia. I dzięki temu na Twitterze po raz pierwszy, przynajmniej z mojej perspektywy, pojawiły się komentarze ślicznie, Mariola. I to chyba wszystko. Poza tym można się rozejść. A, i nie ściągajcie tej aplikacji do robienia zdjęć 3D, chyba że macie lepszą mordę niż ja. Chociaż pewnie macie. No to co? To znośnego tygodnia, mordeczki. Pa.